zdecydowało na ostatnich 152 metrach to, że jestem w znakomitej formie, więc miałam bardzo dużo pod nogą. Chciałam by przyznać już ogólnie trzecim torem, ale stwierdziłam, za dużo było nadrabiania. Musiałabym być w niebotycznej formie i prędkości, żeby poprzedzać wszystkich po trzecim torze przy poziomie, jaki jest na mistrzostwach świata. Także stwierdziłam, że jeszcze zaczekam delikatnie. No i z tej 150 już się napętałam. Bardzo mocno wierzyłam w swoją formę. Przede wszystkim miałam bardzo dużo właśnie przysłowiowo pod nogą na ostatnich 150 metrach, także widziałam. No i przede wszystkim zaufałam sobie i temu, że jestem przygotowana. Znaczy przede wszystkim ja się dzisiaj czuję zupełnie inaczej, na pewno się czuję dużo lepiej niż czułam się wczoraj. Przede wszystkim też biegło mi się lepiej, to może na początku nie wyglądało, ale stwierdziłam, że będę sobie biegła gdzieś tam właśnie na początku przy bandzie, żeby za dużo nie nadrabiać. Powiedziałam, że będzie sporo przepchanych. Tak jest zawsze w biegach właśnie średnich, w tych właśnie biegach taktycznych, że dużo ludzi się przepycha. Na początku dostałam parę razy z łokcia, więc stwierdziłam, że nie będę gdzieś tam w tłumie się przepychała ze wszystkimi, tylko sobie spokojnie zaczekam na ostatni moment. No i przede wszystkim, tak jak miałam sklejać tą stawkę i nie robić tak ogromnej dziury, jaką robiłam wczoraj, to dzisiaj wydaje mi się, że byłam w miarę w zasięgu wszystkich, że gdzieś tam się właśnie z nimi trzymałam. No i na ostatnich 200-300 metrach standardowo ruszyłam. Myślę, że jestem w stanie być może w pierwszej ósemce, tak mi się wydaje. Chciałabym tak gdzieś tam właśnie na spokojnie dopowiedzieć, bo myślę, że mogę o to walczyć. Przede wszystkim właśnie to mi pokazało to, jak dzisiaj się czułam w tym biegu, czyli ja będę się rozpędzała z biegu na bieg, tak jak mi to po moim wczorajszym starcie powiedział właśnie mój trener, że spokojnie ja będę się rozpędzała, bo jestem takim typem zadaniowym, jestem takim typem, którego napędza właśnie rywalizacja, ta sportowa, startowanie. Tak też się właśnie stało. Także mamy teraz właśnie dzień przerwy. Sporo jest czasu na regenerację, bo od wczoraj do dzisiaj było go troszeczkę mało, teraz są dwie dobrze. Także spokojnie się zregeneruje. No i co?